Dzień dobry, dzień dobry. Tu Dorota. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać takiego małego grubaska, który zrobiłam jako inspirację dla Artimeno Twój Craft Shop. Jest to albumik, malutki, zobaczcie, ja mam małe ręce i się po prostu w tych rękach mieści. Mały, ale byk, żebym tak powiedziała, ponieważ jest mocno gruby i pojemny. Zaraz Wam pokażę, na czym ta pojemność polega. Utrzymany jest on w klimatach wakacyjnych. Ozdobiłam go papierami Paradise Mintai by Carola. Zacznę może od brzegu. Tu na brzegu są dwa okrągłe zapięcia, kółkowe zapięcia. Ja po prostu za nie sobie go noszę, ponieważ jest na tyle gruby, że jest cały czas rozwarty. Dolnej części tego albumu nie ozdobiłam, gdyż takie grubaski po prostu fajnie stoją gdzieś na półce i można je sobie po prostu spokojnie przeglądać. Zobaczcie, z boku są wstążeczki, gnieciuszki, na których zamieściłam mnóstwo malutkich ozdób. Na przykład taki emaliowany grzybek, no ale wiadomo, są też elementy związane typowo z morzem, wakacjami. Na przykład jest konik morski, jest taka egzotyczna pestka, która wygląda jak kawałek korka. Jest rozgwiazda. Tutaj z kolei na pierwszej stronie jest rybka, jest muszelka, więc wszystko co związane z wakacjami i z morzem. Natomiast główną rolę tutaj tego boczku grają wstążeczki. Są to wstążeczki gnieciuszki tak zwane, czyli ze sztucznego jedwabiu, które właśnie dlatego, że się tak nazywają, ja je lubię gnieść. One tutaj dla mnie nawet są jeszcze za bardzo wyprostowane, w związku z tym one poddają się pod wpływem ciepła, można je jeszcze bardziej zmierzwić. I zobaczcie, nawet taka malutka żabka, zobaczcie, może tutaj będzie bardziej widoczna. O, widzicie? Nie ma problemu, aby przez taką wstążeczkę ją nadziać. A wiecie, jak to się robi? Wystarczy tutaj wstążeczkę pomiziać trochę magikiem, zrobić rulonik i przetkać przez dziurko żabki, przez dziurkę od zawieszki żabki. I wtedy spokojnie cała ta wstążeczka przejdzie. Końcówkę możecie odciąć, a możecie taką po prostu twardą, zaklejoną zostawić. Ja uważam, że gnieciuchy muszą być poszarpane. Ja tutaj jeszcze je sobie specjalnie poszarpałam, aby wyglądały takie nieuczesane. No dobrze, no ale wracając do albumiku. Albumik, zobaczcie, ma 7 tekturkowych stron. Mówiąc szczerze, już nie pamiętam, gdzie kupiłam tę bazę. Ma ozdoby z papieru, są cekiny, jest gaza. Oczywiście mój ukochany lakier 3D, Zimorodek, mam nadzieję, że widać jak się świeci. Są kwiatuszki i są napisy. Nie wiem, czy też widać, mam nadzieję. Tutaj na pierwszej stronie i zaraz na kolejnych stronach będzie widać takie serduszka z pasty brokatowej. Ona jest praktycznie przeźroczysta, natomiast na tyle wystająca, że pod palcem ją czuć i faktycznie te serducha są tutaj widoczne. Ta strona, wiadomo, tutaj wiele się nie zmieści, w związku z tym ona jest tylko oklejona i również z tymi serduchami brokatowymi ozdobiona. Tutaj natomiast moja fascynacja naklejkami piankowymi z Empiku. Te naklejki pojawią się jeszcze w dalszej części albumiku. Zobaczcie, tutaj kieszonka na kolejne, na zdjęcia, które można wkleić, zapinana na magnesik. Oczywiście, jak to u mnie, również są schowki, tak żeby można było różne cuda tutaj pomieścić, na przykład bileciki czy jakieś zapiski. Tutaj miejsce na wklejenie zdjęć. Tutaj można, to jest w takiej odległości zrobione, że spokojnie można pod spód jeszcze włożyć zdjęcie i te ozdoby będą te zdjęcie trzymać. Tutaj również. I zobaczcie, na tej stronie z kolei mamy, oczywiście znowu naklejka 3D z Empiku. Tutaj mamy takie zapięcie, które nam otwiera harmonikę. Harmonika, wiadomo, dwustronna i kolejne mnóstwo miejsca na wklejenie zdjęć. Harmonikę składamy i znowu zapinamy na magnesik. Tutaj z kolei jest kieszonka. Na kieszonce frunię sobie mewa. A, czekajcie, tutaj przecież jeszcze jest schowek na tagusia. Tagusie generalnie zaznaczają tutaj w tym albumiku miejsca schowków. Oczywiście to nie muszą być tagusie, ale to mogą być po prostu jakiekolwiek inne karteczki czy skarby, które przywieźliśmy z wakacji. Więc tutaj jest kieszonka z mewą. I tutaj wiadomo, wkładamy sobie nasze skarby i oczywiście za kieszonką jest kolejne miejsce ze schowkiem. Tutaj znowu mamy dwie strony na wklejenie zdjęć. Oczywiście tutaj są moje jakieś brokatowe klimaty. Lubię, jak coś się świeci. A i mikrokulki. To też jest, że tak powiem, coś, co lubię. Proszę bardzo, kolejna strona to z kolei zawiązywana jest na wstążeczkę i to jest takie rozkładane na trzy części, zawiązywane, a pod spodem oczywiście znowu są kolejne miejsca na skarby. Kokardki może nie będę teraz przy Was zawiązywać, bo rok by trwało. Tutaj zobaczcie, znowu naklejka 3D, naprawdę są świetne i mamy tutaj wodospadzik. Na wodospadziku też możemy sobie przykleić nasze malutkie zdjęcia. Wodospadzik oczywiście znowu zamykany na magnesik. No i tutaj znowu miejsca na takie oficjalne, większe zdjęcia. Tutaj znowu naklejka 3D, dużo perełek, które mają symbolizować faktyczne perełki. No i po prostu ten zimorodek, no wymiata. Ostatnia strona również jest ozdobiona tą pastą brokatową w serduszka. Wiadomo, to jest strona, na której albo się będzie kładło albumik, albo już się po prostu jej nie będzie oglądało. W związku z tym mam nadzieję, że mój grubasek Wam się spodobał. Mam nadzieję też, że zainspirowałam Was do tworzenia właśnie takich wakacyjnych albumików, bo jak wiecie, w Artimeno trwa teraz wakacyjny chillaucik z publikowaniem Waszych wakacyjnych projektów. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne inspiracje.